Dzień dobry, witam w drugim odcinku z Turmoila. Lecimy sobie dalej. Z tego co pamiętam, kupiliśmy sobie właśnie działkę już, więc jedyne co musimy zrobić, no to wyruszyć i zdobyć jak najwięcej ropy. Dobra, stawiamy sobie chłopków jak zwykle. Trochę można... A, i mogłem tego kupić, chociaż... A, nawet kupiłem, już zapomniałem. Dobra. Okej, tu mają taki... Jest dwóch. Wkopujemy się w ten sposób. No prawie mi się udało. No przeciągnij się. Okej. Jest jakiś tam... Całkiem mi się wydaje całkiem fajne złoże. Dobra. Niech te kunie już tam sprzedają, bo całkiem fajna cena jest. Tutaj też fajnie to zaczyna rosnąć. Dobra. Wydaje mi się, że... Trochę przesadziłem. Można się rozwijać dalej. Oj, to chyba będzie głęboko. Znowu. O, dobra jest, ale takie... Piciutkie. Dobra, tu cena spadła. No dobra, jest na razie dobrze. To też wydaje mi się, że jest dosyć małe, bo dosyć szybko to, to jest wypompowywane. Jakby to było większe, to o wiele wolniej by to szło. No dobra, niech jeszcze to sprzedają. Ta cena nie jest zła. Dobra, bo teraz musimy się troszkę tutaj rozbudować, że tak powiem. Dobra, mamy kolejne złoże. To już jest większe. Nawet to mogę przyspieszyć, tak na dobrą sprawę. Więcej koni, żeby na pewno dały radę. I teraz idziecie sprzedawać tutaj. Dobra, jeszcze tu mamy ziomeczkę. Tylko nie wiem, czy to będzie... No dobra, będzie wyrabiało bez większego problemu. Mamy trochę pieniędzy. Możemy lecieć dalej. Ja ich jeszcze tutaj dokupię tak z rozmachem. Okej. Kretów dalej nie odblokowałem. Niedługo te krety będzie trzeba rzeczywiście odblokować, bo to jest dosyć fajna sprawa. Ale jeszcze chyba nawet nie miałem informacji o tych. No wiecie co, zrobię tak. Głównie dlatego, żeby nie zajmować swoje miejsce, bo jednak dobrze byłoby mieć też silos. Kurde, tam jeszcze znalazł. To też jest, wydaje mi się, duże. Okej, to jest bardzo duże. Okej. Dobra, zrobimy tutaj jeszcze coś takiego. Poszukamy tego złoża, co on znalazł. Jakoś tak. Tam już wyciek był. Więcej koni sobie tu dokupię. Okej, ja już mam bardzo dużo pieniędzy, więc silosy dajemy. Tak do dupy właśnie tu jest troszkę tu postawione, bo niewiele ich będę w stanie zbudować. I tak powiedzmy w miarę dobrze, że nie mamy jeszcze super silosów odblokowanych, to nie ma jakiejś dużej straty. Więcej koni, może je po prostu ulepszę i też będzie dobrze. Dobra, to je pompuję, może ja to połączę w ten sposób. O Boże, to jest gigantyczne. Coś takiego zrobimy. Niech to czym prędzej jest wypompowywane. I przy okazji sobie to jeszcze ulepszymy. To się nawet mam chyba... Tak, odblokowany mam kolejny poziom. Ale nie wydaje mi się. To już może być problem, że oni nie... O kurde, to jest całkiem niezła cena. A już tak trochę za późno to zaobserwowałem. No ale trudno się mówi. Chociaż trzeba sprzedawać. Trzeba sprzedawać. Ja widzę, jak szybko się te zbiorniki po prostu zapełniają. Dobra, gdzie jest to złoże, co on znalazł? Tu coś jest. Może nie tak, tylko tak sobie zrobimy. Trochę małe, ale i tak już jest dobrze. I tak jest już dobrze, naprawdę. Ten tu jeszcze coś ma, to może zrobimy coś takiego. Okej, to też nie jest małe wcale. Dobra, to ulepszamy sobie to w takim razie. Trochę wydam na to pieniędzy dużo. Dobra, czy oni coś jeszcze znajdą? Puszczę ich, niech szukają. Losu już nie zbuduję żadnego. Mogę koni dokupić. Bo w tych koniach też można trochę zmagazynować tego. No i co? Dobra, bo już nie mamy gdzie tego pakować. I właśnie już się zaczynają wycieki niestety. Może koni dokupię. Trochę lipa. No ale co zrobić? On tu dalej macha. Spoko. Tak celuję, że może tu coś by było? Nie? To nie wiem gdzie to jest. Chyba jeszcze niżej. No, po tej cenie weźcie sprzedajcie. Jeszcze nie wszystko, ale niech sprzedadzą trochę. To może być. Nie no, nie widzę tego nigdzie. No, powinno być mniej więcej tu. A tak poza tym to nic więcej nie ma, bo ten tu dalej szuka. Dobra, to ulepszymy. Bo to chyba też jest dosyć spore. O, może nie do końca, ale niech już będzie. No okej, więcej złóż nie mamy. Znaczy jest to niby, ale nie mam pojęcia, gdzie ono może być. Chyba, że to jest jeden z tych takich tyciutkich i ono jest, nie wiem, tutaj na przykład. Nie no, tu nie ma. Tutaj też nie ma. Może jakoś tak po boku.
Dobra, nie wydaję kupy pieniędzy już. Jakbym miał kretę, to bym tu kreta po prostu zapuścił, ale no niestety nie mam jeszcze takich rzeczy fajnych. A tu jest, dobra. Tutaj mamy, to ja zrobię coś takiego. I to sobie ulepszymy, nie będzie elegancko. Też można połączyć, bo to dużo nie będzie kosztowało, a przyspieszy. Dobra, tu mamy git cenę, trochę za późno się zorientowałem, ale mamy mnóstwo koni, to... Dobra, już nie. Ropa cała wydobyta. Dobra, sprzedajemy to. Już nie będę czekał. Sprzedamy i oddajemy działeczkę. Dobra. No i tu ładnie wszystko. Co mi tam zostało trochę? O Boże, ale syf. Nie zauważyłem tego kompletnie. Dobra, nasi rywale dosyć słabo, jak zwykle. Okej, diamenciki nam się odblokowały. Dobra, i wiertła. To za chwilę. Idziemy sobie tutaj, nie tutaj, tutaj idziemy, odblokujemy sobie krety i odblokuję sobie możliwość wydobywania diamentów, bo to jest fajna sprawa i będziemy w to inwestowali, jak znowu zarobimy trochę pieniędzy. Dobra, czy tutaj chcę coś kupować? Poniżej dolara nie spada. A wezmę sobie to, tylko będę musiał kredyt wziąć. Kredyt zaufania. Nie, jeszcze 500 będę potrzebował. Dobra, lecimy. No, pustynia już tam się odblokowała. A, niech będzie tutaj. Dobra. No to lecimy. Lecimy dalej. Mamy fajną cenę teraz u lewych, więc spoko, spoko. Mamy też krety. Nie, na razie nie będę puszczał, bo może mi pieniędzy nie starczyć. Dobra, tutaj znaleźli. Jeszcze znaleźli. Dobra, stawiamy tutaj i lecimy. Okej, to jest duże. Jest też obok coś. Dobra, najpierw płynie i sprzedawać tam. Jest jedno takie gigantyczne, ale trafiliśmy pole. O matko. Znaczy... Jeszcze nie mówi wszystkiego, bo zawsze może być tak, że to jest po prostu jedno takie duże, a poza tym to nic nie będzie. Dobra, lećcie tam. Nie wiem, czy jest sens szukać tego teraz. Chyba będę musiał poczekać. To walimy kolejną. No i o tym mówiłem. On dalej nie może nic znaleźć, więc on prawdopodobnie już nic nie znajdzie. Ale to też jest... To jest bycze. Pieniądze. Dobra, niech jeszcze trochę sprzedadzą. No nie wiem, potrzebował więcej, tak na wszelki wypadek. No i silosy walimy. Walimy te silosy. No co, konie. Więcej kuni. I czekamy na, lepszą cenę po prostu. Można tych kretów tutaj zapuścić w sumę, niech szukają. Czekajcie, bo one były pod M. Ej, tak zawsze rzucam, to jest strasznie mi się wydaje mało efektywne. Ale... Jak mam dużo pieniędzy, to tak robię. Kto Boga temu zabroni. O, i znaleźli tutaj bardzo elegancko, albo to już było wcześniej, tylko byłem ślepy i tego nie widziałem. Tam sprzedajcie odrobinkę. Liczę na tego diamencika. To jest całkiem przydatna rzecz. Dobra, chyba starczy tego. Dobrego. I jeszcze więcej koni. Tu rośnie cena, muszę na to patrzeć. Muszę też patrzeć na to, że... Dobra, niech sprzedają, co mi szkodzi. No, może tych kretów trochę kupię jeszcze. Nie wiem, czy tego nie ulepszyć. Możemy to ulepszyć w sumie. To też. Dobra, i magazynujemy dalej. Dobra, może jeszcze kretów trochę dokupię. Mamy tych pieniędzy całkiem sporo. Dałoby się je ulepszyć na pewno, te krety. Ale to... No to zrobimy jak... Kończymy na tej działce, to sobie te kreciory ulepszymy. Ale bardzo lipnie, w sensie bardzo mało zbóż, ale bogate dosyć. Dosyć bogate, więc to się szanuje. Dobra, niech szukają tego diaksa. Nie wiem, czy mówiłem w pierwszym odcinku, czasami z tymi diaksami jest tak, że się ich nie może znaleźć w ogóle. Na niektórych mapach na przykład w ogóle nie ma diamentów. Dobra, tam cena fajna, weźcie to posprzedawajcie. Dobra, już nie fajna. Mogłem wcześniej się ogarnąć. Na niektórych mapach po prostu nie ma diamentów. To nie jest tak, że na każdej mapie będzie diament.
No ale czasem zdarza się tak, że rzeczywiście na przykład nieraz miałem taką sytuację, że mamy tutaj złoże odkryte, a diament był dosłownie w złożu, tylko gdzieś na dole było przykryte i nie było tego po prostu widać. Więc można puścić jego jednego kryta. A nieraz to jest tak, że normalnie robi się coś takiego i się znajduje diamenta po drodze. Całkiem przyjemne. Dobra, trzeba się przyspieszyć i czekamy na jakieś lepsze ceny. Może jeszcze zdążył rosnąć. Tu bardzo ładnie rośnie, więc ja już ich wyślę. Też... Dobra, teraz niech lecą, niech sprzedają. Koni nie będę dokupował. Dobra, już spada. Okej, okay. No i to by było tyle. Wydaje mi się, wydaje, że to już będzie tyle. Kończymy dosyć szybko. I nie było tutaj diamencika. I dostaliśmy bonusy oczywiście za wyczyszczenie wszystkiego. Więc elegancko. 24 tysiące. Całe. Nie jest źle. Zobaczmy, jak poszło im. Oni już na tym poziomie pustynnym, tak zauważyłem, że oni rzeczywiście przyspieszają. I troszkę więcej już tu zaczynają zarabiać. Za chwilę zobaczymy, jakie w ogóle działki mieli. A ja bym jeszcze w tym czasie sobie ulepszył krety. Dobra. Że tą... Nie no, ta prędkość nie jest mi potrzebna. To jedynie te ogniwa będą potrzebne. Żeby rzeczywiście trochę mniej tych kretów musieć kupować. Dobrze, zobaczmy, co mamy tutaj. To mi się nie opłaca brać tego w ogóle. Tutaj u nich też mi się nie opłaca brać. Więc jedyne... Chociaż czekajcie, jeszcze popatrzę, co my tu mamy. Ale tu na nic mi nie stać. W ogóle powoli by trzeba było... Teoretycznie powoli by trzeba było zacząć kisić pieniądze. Bo niedługo się zacznie tutaj evencik taki. Taki spoiler. Czekajcie, gdzie ja byłem? Ja mam kolor... Żółty. Aha, to ja byłem tu. No to słabo. No to był diamencik nawet. Dobra. Dziwi mnie to, że oni tak daleko poszli. Miałem nadzieję, że oni tu będą się jakoś byli o to. Czy nadzieję? No, spodziewałem się tego. No dobra, no to lecimy. No tam będzie dobra działka. Szkoda, że nie mamy dobrych cen. Tutaj, wiecie. Nie było żadnej sensownej łapówki. Że tak powiem. Tam już znajdują ładnie. Lecimy z czymś takim. Okej. Okay. Chyba to nawet ulepszę. Kupimy konie i niech sprzedają. Póki jest tu chociaż jakkolwiek ta cena. To spada. Nie podoba mi się to, że to spada tak mocno. Lećcie tam chociaż. Nie no dobra, to... O kurde. Dobra, stawiamy magazyn. I niech magazynują to po prostu. Niech nie sprzedają po tak niskiej cenie. Chociaż boję się, że tej ropy może być tu na tyle dużo, że ja nie zdążę jej po prostu całej wydobyć na powierzchnię. Okej, okay, to złoże nie jest duże. Już sobie hop zniknął. Dobra, można w sumie postawić. Tu mi się jeszcze jeden silo zmieści. Okej, okay, tu mi się udało ładnie trafić. Dobra. O kurde. Czekamy, aż tam cena trochę urośnie. Może ja już ich tu tak... Chociaż tutaj bardzo szybko tam idzie do góry. Po prawej stronie i za chwilę prawa strona przebije lewą. Też dobra, niech sprzedadzą, bo miejsce mi się kończy zwyczajnie. Dobra, bierzemy tak. Tu jeszcze można coś takiego na szybko. To jest bardzo dużo. To bierzemy sobie to. Niech sprzedają, niech lecą, niech wszystko co mamy, niech sprzedadzą, żebym miał po prostu pieniądze na rozbudowę. Dobra, lecimy dalej. A to taki pyrtek. Ale dobra, kupujemy kolejnych tych. Krety też można nawalić. No to nie jest do końca dobre, mówię tak. Trochę to jest wywalanie pieniędzy w błoto. Zdaję sobie z tego sprawę, ale na tym poziomie trudności, tym właśnie normalnym, na którym gramy, nie trzeba się naprawdę spinać. Naprawdę nie trzeba się o to spinać. O kurde, nie to zrobiłem. Dobra, lecimy tutaj. Tu mamy złoże kolejne. Tu nawet to ulepszę. Tu też mamy kolejne złoże. Bardzo dużo. Dobra, to ulepszamy na pewno. Szybko, dobrze. Tu można kolejny magazyn walnąć. Tutaj też, jak tam cena. Źle zrobiłem, bo nie podglądałem przez dłuższy czas na tą cenę, ale jeszcze nie źle. Dobra, niech leci. Gdzie to w ogóle jest? To jest dopiero tutaj. Okej, okay, tam też mamy. To chyba zrobię coś takiego. Żeby to było dobrze, to... Robimy tak, dobra, cena już jest taka. To chyba nawet jeszcze bardziej ulepszę.
czuję, że to dobry pomysł. To nie jest jakieś bardzo duże. Dobrze, czy tu coś jeszcze jest? Ja ich tak puszczę, diamencika nie ma. Dobra, nie będę wywalał już pieniędzy na te krety. Tak mi się wydaje, że nie ma to sensu. Najpierw je ulepszymy i potem rzeczywiście zacznę na te polować się. Boże, jak to się nazywa? Na diamenty. Dobra. Wiecie co, ja sobie to ulepszę. Jeszcze tutaj puścimy. Też nie mam pojęcia, gdzie to może być, więc... Zrobimy coś takiego. Tu jest kamień. Czyli timer. Dobra, ulepszymy sobie to. A, bo ja już ten... O nie. Bo ja miejsca nie mam. Wygapiłem się. Dobra, tu już niestety nie zmieszczę kolejnego. Dobra, chyba będzie trzeba trochę posprzedawać chociaż, jak ta cena. Dobra, sprzedajcie trochę. Bo nie mam już gdzie tego trzymać po prostu i to też wiecie, nie jest... Nie ma sensu tego kisić aż tak. Nawet nie mam gdzie tego trzymać. Niech sprzedadzą, niech opróżnią trochę. Tu już dużo tego nie będzie, wiecie, to złoże jest chyba większe niż mi się wydawało, ale to... Zrobimy tak po prostu. Dobra, tu już nie sprzedawajcie, tam możecie już powoli się szykować. Bo tu tak, ta cena nawet niezła. Dobra, tu jest jeszcze to złoże. Pamiętać, dobra, jest znalezione. Okej, okay, niech sprzedadzą wszystko co mamy, bo cena jest naprawdę mega dobra. Jeśli chodzi ogólnie o odcinek z Pixarka, od razu powiem. Dzisiaj ten odcinek z Turmoila będzie o 8 i ja postaram się, żeby to było, ale ja to nagrywam jeszcze wieczorkiem, żeby to było na tą 8, a ten odcinek z Pixarka to nagram jakoś później po prostu. Będzie może, nie wiem, o 12 jakoś tak, bo teraz mnie dzisiaj łeb nawalał i wczoraj mnie nie było cały dzień w domu, nie miałem niestety kiedy tego nagrać. Wrzesień, kurde, nie wiem czy, chociaż jak tylko to zostało. Chociaż, wiecie co, zrobimy tak, bo tu i tak nie jest pełna ta rura wykorzystana. To bym chyba ulepszył na ten poziom, żeby mieć pewność, że to będzie śmigało. No i jest elegancko. Dobra, ta cena, no. No teoretycznie jeszcze mogą łupać, bo... Chociaż nie, dobra, już za takie pieniądze to poczekamy. Może się jeszcze coś trafi, jak ślepiej kurzy ziarno. Jestem ciekaw, czy wszystkie złoże. Nie, dobra, wszystkie złoże, bo widzę, że ten tu biega. On jest już ulepszony, ma zasięg na maksa, więc nie ma opcji, żeby nie znalazł tak naprawdę. Musi znaleźć wszystko. No i tak mi się wydaje, że to mniej więcej tam działa. Okej. Okay. Ogarnęliśmy wszystko. Kończymy. Zobaczymy, czy był diamencik. Był diamencik tutaj. Dobra, 32 tysiące. Elegancko. Naszym rywalom poszło też słabo. Spodziewałem się, że już będą o wiele lepiej tutaj. Że tak powiem, lepsze pieniążki będą zarabiali, ale no dobrze, nie ma się czym przejmować. Wiewtło to jest rzecz, którą na pewno bym chciał ogarnąć sobie w najbliższym czasie. Myślę, że też kupimy to. Właśnie tak się zastanawiam, czy to rzeczywiście jest sens to kupować. Ale niech będzie, mówię, to na tym normalnym trybie jest bardzo prosto, dopiero na tym ekspercie, no to rzeczywiście. Dobra, działkę musimy kupić. Na tym ekspercie rzeczywiście, z tego co tam pamiętam, no to o kurde, tu jest 50 nawet. Okej, okay, jakoś się tam udało. Nawet nie chcą jakoś się tam targować ze mną, chodziło. Raz to doszło do tego, że wydałem na działkę chyba 12 tysięcy, bo tak się ze mną targowali, ale zobaczyłem na Steamie, że jest osiągnięcie, żeby zapłacić za działkę przynajmniej 10 tysięcy. Stwierdziłem, że dla osiągnięcia. Dobra, tam zmieścimy silos, to ja to postawię w ten sposób i już sobie zaczniemy kopać to, a później pójdziemy tam. O Boże, nie lubię tego. Okej, udało się. Już bałem się, że się nie uda. Dobra, lecicie sprzedawać to tam. Żebym nie miał na rurociąg kolejny. Okej, tu jeszcze jest coś, to fajnie. To jest już trochę większe. Chyba nawet to ulepszę, tylko dobra, dobrze, że to się nie ulepszyło, bo ja mam za mało koni, żeby na ulepszonym lecieć. Zdecydowanie za mało tam, cena rośnie fajnie. Dobrze, to bierzemy to i kuni trzeba dokupić.
Wiecie co, poczekamy, bo ta cena i tak nie spadnie, a tu może zaraz fajnie wzrosnąć. Tylko, że dobra, sprzedawać, bo wyciek. Dobra, tam dużo nie wyciekło. Dużej straty nie ma. Myślę, że nawet to był dobry wybór, że tak to zrobiliśmy. Dobra, niech sprzedają po tym dolarze. Jeszcze niech sprzedają. Dobra, styknie. I teraz możemy lecieć. O kuźwa, chociaż nie, dobra. Dobrze postawiłem. Robimy tak. Jeszcze chyba nie będę tego sprzedawał. Dobra, można tych dokupić. Chłopów z różdżkami. Jak to się w ogóle nazywa profesjonalnie? Radiosteta. Dobra, na pewno zapamiętam. Okej, to ulepszamy też. I jeszcze... Czekajcie, to można byłoby rozwinąć w ten sposób. Mnie coś gardło zaczęło boleć. Niedobrze. Okej, to jest duże. Zróbmy tak po prostu. Myślę, że jest dobry to pomysł, żeby to tak zrobić. Gdzie to może być? To mi się wydaje, że Jakoby musiał się przekopać. Chociaż chyba armię kretów, wiecie. Armia kreto. Damy trochę ropy. O, właśnie kamień. Ale znalazłem to złoże chociaż. Nie, znowu wycieka. Dobra, uleczmy to w ten sposób. Tam znowu rośnie, to chwilę poczekamy. A ja za te pieniądze, co mam, to powysyłam kretów. No w sumie one są teraz ulepszone. Tu teoretycznie mogą być diaksy. Więc sprzedamy sobie tą ropę. To jest dalej to samo złoże, czy to jest już coś innego? To jest coś innego, dobra. Tutaj też jest chyba... Nie wiem, czy to... Kuźwa, pieprzone kamienie, a ja nie mam kurde odblokowanego tego wiertła. Niedobrze. Teraz trzeba to omijać. O, chyba się tam nie dostanę. Coś tak czuję. Dobra, mamy mnóstwo pieniędzy, to kupujemy sobie MC Kreto. Ilości sztuk dużo. Rozrzutny jestem, wiem, ale ten diament może się nam przydać. Chociaż mówię, to też nie jest jakaś tam rzecz, która nam jakoś mega wygrywa grę. One się chyba naprawdę przydają głównie jak zdobywa się je w taki sposób, że się kopie, tak jak ja teraz tutaj szukam. To są dwa złoże, to nam by się przydało dokopać, tylko wydaje mi się, że ta skała jest mega jeszcze długa. Chociaż nie, tu się chyba kończy. Dokładnie, no będzie trzeba zainwestować w te. O, jest diamencik, udało się wykopać. Elegancko. Boże, ale to ulepszenie tego teraz by kosztowało chyba mnóstwo pieniędzy. Nie wiem, czy tutaj nie byłoby lepiej tego ominąć. No ale już trudno. O, tu mamy kolejne złoże. Zobaczymy sobie to w ten sposób w takim razie. Dobrze. I ten tu dalej buja. Dużo tutaj tych złóż. Dobra, udało się. Z tego co wiem, ogólnie nie ma w tej grze możliwości takiej, żeby na jednej mapie się dwa diamenty pojawiły. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Więc to nie ma się też co przejmować. Dobra, będzie elegancko. No to bym nawet chyba to bardziej. Listopad. No dobra, ulepszę to. Ale to i tak już chyba nawet na ulepszonym nie zdążę tego wykopać. Niestety. Dobra, sprzedawajcie to. Mamy mało czasu, a tu widzę ta cena, to nawet ładnie urośnie. No właśnie, ostatni miesiąc. No trochę lipa. Trochę się nie udało. Dobra, tam lećcie. No nie. No nie, nie dużo. 26 tysięcy tylko zarobiłem, to mało. No, oni już tak coraz więcej, coraz więcej. Dobrze, to ja sobie wiertło kupię, bo... Omijanie kamieni to nie jest dobry pomysł. I teraz tak, jeśli chodzi o te diamenty, co można z nimi zrobić? Jest kilka sposobów, żeby je wykorzystać. Możemy go sprzedać za... No, tu cena jest totalnie losowa. Tu czasami za 1500 widziałem jeden diament. No tutaj nieźle, bo 3800. Ale to jest takie średnie. Naprawdę średnie. Drugie wykorzystanie. Mamy takiego ziomeczka. I możemy wykorzystać diament, żeby on na mapie pokazał nam po prostu jakieś fajne miejsce. No my akurat mamy dosyć dobrą miejscówkę na razie. Mam takie miejsce, w którym się mniej więcej orientować. Więc na razie sobie z tego pokorzystam. Dobra, czy ja coś tutaj chcę? Nie wiem, czy ja to chcę. Chyba nie.
Dobra, kupujemy działkę i lecimy. Ja bym chyba tu celował. Wydaje, że to będzie najlepiej, ale no właśnie, tu już będą mnie licytowali. No, ale się licytują. Dobra, jeszcze raz postawię, jak mnie przebiją, to uciekam stąd. Ale chyba nie przebiją. Okej, udało się. Oby to było warte. Oby to było warte. Kurczę, już 25 minut ma ten odcinek. Nawet nie wiem, naprawdę nie wiem, kiedy czas mija przy tej grze. Mimo tego, że jakoś tak nie mam ochoty zbytnio siedzieć przy tym komputerze. Ja skończę to nagrywać i prawdopodobnie wyłączam tu widget. Szczerze, że to gardło mi coś zaczęło boleć. Dziwna sprawa. O Boże. Nie. Próbujemy to w ten sposób, lećcie tam sprzedawać. Dobra, robimy coś takiego. O Boże, czemu to jest tak na tej powierzchni? Dobrze, to niech to się wydobywa. Ja tu już postawię kolejny szyb naftowy. To jest duże. O kurde, trochę za szybko, bo ja nie będę miał tu kuniów. Kuniów nie będę miał. Poza tym cena też jest taka lipna. Ale co zrobić? Teraz do magazynu będzie trzeba to pakować. No dobra, tu zaraz urośnie, to sprzedamy. Możecie już, może jeszcze nie, teraz możecie tam lecieć i posprzedawać trochę. Ja tu koni dokupię, bo tu mamy mało tego. No dobra, tak do, myślę, że 0,8. Dobra, już nie sprzedajemy. Kolejny magazyn. O, ej, to było małe, mi się wydawało, że to będzie większe, to już się wypompowało. Znowu, ale połączyło się? Połączyło się, płynie ropa. Dobrze, to więcej tych, kurde, magików tutaj z łóżkami poproszę. Dobra, mamy tutaj coś. Bo to nie mamy pieniędzy, żeby to wydobywać. Może jeszcze chwilę poczekam. Tutaj. Znajdują tych złóż trochę. Dobra, no to lecimy tak. Nie wiem, czy tu się podłączyć jeszcze dodatkowo, chyba na razie nie będę. To jest fajne. To mi się podoba. Pominięto limit. Nie wiem, zrobię coś takiego. Niezbyt to dobre, ale niech będzie. A, to też taki pyptyk. Ale lepsze to niż nic. Dobra, to chyba nawet zbustuję. Czekajcie, bo oni tu dalej sprzedają. Boże, zarąbałem się w akcji. No dobra, to jeszcze zbiorników tu nakupimy. I czekamy. Krety. Mam trochę pieniędzy. Puszczę te krety. Puszczę krety i puszczę z dwóch tych, bo ja nie wiem, czy oni tam... Nie, dobra. Przecież nie, to jest ten, co dopiero puściłem. No to może coś tam znajdziemy jeszcze. Może też diamonda znajdziemy. Jeszcze kolejna rzecz. To można robić z diamondami. Możemy sobie 2 tygodnie jakby, bo my tych działek nie kupujemy, tylko my je wynajmujemy, dzierżawimy, o, to jest lepsze powiedzenie. Zresztą nawet tu piszę. I właśnie możemy sobie o 2 tygodnie przedłużyć. Niby to nie jest dużo, ale używałem dwukrotnie tego, bo po prostu cały czas na trybie turbo zapierdzielałem. Zarąbałem się w akcji, że coś tu wycieka. Czemu oni tego nie odbierają, przecież spuści są. Dobra, sprzedajcie trochę. Nie. Aha, bo ja nawet nie mam ulepszonych. Dramat. Okej, mamy kolejne złoże. To trzeba ulepszyć. Może nawet bardziej. To jeszcze to bym chciał wykopać. Znaczy wydobyć. No, nie wiem, puszczę to tak. Ulepszymy sobie to. Prawie taka warstwa kamienia milimetrowa. Nie możemy kupić wiepło. Będzie. Tu nie mam siana oczywiście. Nie mam nawet jak tego sprzedać. W sensie no, mógłbym sprzedawać, ale... Chyba zaczekam. Aha, no. To sobie poczekam. Mi się zaraz wszystko zapełni, nawet te konie. No, dobra, jeszcze chwilę czekać. Bo właśnie niech... Ile to kosztowało? 750. Dobra, lecimy tak. Koni więcej. Dobra, pełną parą, weźcie to, chociaż może jeszcze czekamy.
Dobra, jeszcze trochę sprzedajcie. Bo jeszcze trochę tej ropy na mapie jest. Jakby nie patrzeć. Dobra, tu musimy znowu kamień ominąć, to zrobimy coś takiego. Tutaj można byłoby też polecieć. No i dobra. To mogę ulepszyć. Kurde, ostatni miesiąc ceny są do dupy. Dobra, sprzedawajcie to. Ale lipa. Nawet tego nie zdążę sprzedać. Ale lipa. 15 w sumie. O Boże, to słabo poszła ta ostatnia mapa. Nawet nie patrzę, jak poszło moim przeciwnikom, bo na pewno lepiej. No dobra, pół godzinki. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Pa, pa, trzymajcie się. Cześć.